Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Paker. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o domenie życia. Domena życia skupia się na żywej, pozytywnej energii, która jest podstawowym czynnikiem budującym nasz wszechświat. Bogowie życia wspierają zdrowie i witalność, ochraniają potrzebujących, rannych oraz chorych od wszystkich sił śmierci i nieśmierci. Właściwie każde bóstwo, które nie jest złe, roztacza tutaj swoje wpływy w tej domenie. Na przykład mogą to być bogowie agrarni, jak Chantia, bogowie słońca, jak Lantander, czy bogowie uzdrawiania, jak Ilmater. I już na pierwszym poziomie, jako kleryk domeny życia, dostajemy dodatkową biegłość w ciężkich pancerzach. Na poziomie pierwszym zyskujemy zdolność akolita życia. Teraz, kiedy leczymy kogoś za pomocą zaklęcia z kręgu pierwszego bądź wyżej, do wyniku naszego wyleczenia dodajemy jeszcze 2 plus krąg zaklęcia, z którego było narzucone. Przy tej podklasie zyskujemy też dostęp do rozszerzonej listy zaklęć naszego kleryka i w ramach tego dostajemy na przykład błogosławieństwo, duchową broń czy promień nadziei. Na drugim poziomie otrzymujemy akt wiary, ochrona życia. Od teraz, w ramach akcji, jesteśmy w stanie przywrócić punkty wytrzymałości danej istocie w liczbie równej 5-krotnej wartości poziomu naszego kleryka. Te punkty możemy rozdzielić dowolnie pomiędzy ilość istot znajdujących się w obrębie od nas o 9 metrów. Niestety nie możemy leczyć tym zaklęciem istot, które mają więcej niż połowę swoich maksymalnych punktów wytrzymałości. Zaklęcie to nie działa również na konstrukty oraz nieumarłych. Na poziomie szóstym zyskujemy zdolność błogosławiony uzdrowiciel. Od teraz, kiedy leczymy kogoś za pomocą zaklęć kręgu pierwszego bądź wyżej, sami też odzyskujemy punkty wytrzymałości w liczbie 2 plus krąg tego zaklęcia, które zostało rzucone. Na poziomie ósmym otrzymujemy dobrze nam znane boskie uderzenie. Polega to na tym, że jesteśmy w stanie swoją broń napełnić naszą boską magią. Przy trafieniu raz na turę możemy dorzucić do obrażeń 1K8 obrażeń od światłości. Na poziomie 14 zamienia się to na 2K8. Na poziomie 17 zyskujemy zdolność niezwykłe uzdrawianie. Teraz, kiedy rzucamy przynajmniej jedną kością, aby sprawdzić, ile punktów życia udało nam się przywrócić komuś w ramach rzuconego zaklęcia, w zamian tego używamy na wszystkich kościach maksymalnego wyniku. Przyjrzyjmy się zatem ostatniej domenie z podstawowego podręcznika dla naszego kleryka, czyli domenie życia. Pomijając fakt, tak jak tutaj zawsze Paker wspominał, że to jest wciąż kleryk, który ma dostęp do podstawowych klerycznych rzeczy, to tutaj mamy zwiększone leczenie. Doskonale rozumiemy to, i to z doświadczenia, i to jeżeli oglądamy jakąś sesję, że każdy jeden punkt życia się liczy. Ponieważ nawet jeżeli to leczenie to jest jeden punkt wytrzymałości, a byliśmy nieprzytomni, wstajemy, mamy swoją turę, możemy zadać obrażenia, możemy rzucić zaklęcie, wykonać jakąś akcję. Każdy jeden punkt wytrzymałości przywrócony może całkowicie odwrócić szalę walki z bardzo złej na korzystną dla nas. W domenie życia mamy też dostęp do bardzo fajnych zaklęć, takich jak wskrzeszenie, ożywienie, leczenie ran. Te zaklęcia są bardzo dobre, co prawda kosztowne, ale są bardzo dobre z tego względu, że jakby przedłużają żywotność naszej drużyny, a wiele razy może zdarzyć się tak, czy to w Klątwie Strada, czy to w Grobowcu Zagłady, że umieramy gdzieś po drodze, musimy tworzyć nowych bohaterów, cała ta historia zaczyna się od początku, musimy budować więzi od początku, a w tym momencie jest klerykiem życia, który mając odpowiednie komponenty jest w stanie nas przywrócić do życia, możemy kontynuować naszym ulubionym bohaterem przygodę. Bardzo dobre zdolności tutaj też są, ponieważ akt wiary, ochrona życia, który również pozwala leczyć nas przy leczeniu innych, dodatkowe punkty leczenia przy akolicie życia, naprawdę
robią robotę, ponieważ tak jak wspominałem, każdy jeden punkt życia się liczy. No jasne, no ja tutaj tak naprawdę nie wiem, co jeszcze mogę dodać, oprócz tego, że mamy tutaj przykład podklasy, która sama z siebie po prostu daje dużo do samej tej klasy. Bo tutaj już nie będę może ostatni raz wspominał, że kleryk to kleryk i ma swoje zaklęcia. Mam też doświadczenie, bo sam tutaj w kampanii Piotrka grałem takim klerykiem i wiem, jakie ma to uderzenie na całą drużynę. I też możemy na to spojrzeć w ten sposób, że mamy możliwość w końcu pograć tak naprawdę postacią, która dosłownie jest w tej roli, w której ma być, czyli wszystkie te nasze umiejętności praktycznie skupiają się na tym, że leczymy lepiej, leczymy bardziej, a tak naprawdę nikt w naszej drużynie, nawet na poziomie 20, który jest magiem rzucającym meteorytami, nic nie zrobi, jeżeli będzie leżał nieprzytomny. I nasza możliwość te leczenia, po pierwsze w dużej ilości innych osób, ale też w zasadzie za darmo siebie, jest bardzo ważna i bardzo istotna i w zasadzie zerowym kosztem odzyskujemy nasze życie. Ta umiejętność na 17 poziomie, gdzie po prostu teraz już w ogóle nie rzucamy kościami, tylko po prostu leczymy wszystkich maksymalną pulą, jest w ogóle niesamowita. I nawet powiem, że na 17 poziomie to jest akurat jedna z tych, która, jak zazwyczaj mówimy, że te umiejętności są dość późno, ale tutaj ma naprawdę znaczenie, bo wtedy i my, i przeciwnicy mają tyle punktów wytrzymałości, że my przywracając na przykład, rzucając na którymś tam wysokim kręgu zaklęcie, przywracając całej drużynie połowę czy nawet większość życia, no tak naprawdę jesteśmy w stanie tą wielką bitwę wygrać. Dlatego polecam, zapraszam. Jedyny teoretyczny minus jest taki, że faktycznie jest tutaj troszeczkę więcej liczenia, więc przygotujcie sobie dodatkowe kartki. Bardzo Wam dzisiaj dziękujemy za uwagę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, polecam subskrypcję kanału. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, dawajcie nam jakiekolwiek informacje, jak możemy w tych komentarzach możemy udoskonalić swój kanał. A tymczasem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.